Amerykański sen już nie istnieje. To nie ta sama Ameryka, jaką mogliśmy oglądać przynajmniej 50 lat temu. Czy jest to prawda? Jeżeli interesuje Was moje zdanie w tej kwestii, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale The Amerykanka. Ja mam na imię Karolina i od 4 lat mieszkam w Ameryce. Chciałam poruszyć dzisiaj odcinek o amerykańskim śnie. Czy jest to bujda, czy jest to prawda, czy kiedykolwiek w ogóle coś takiego było jak amerykański sen. No i na początku tego odcinka opowiemy sobie, co tak naprawdę znaczy wyrażenie amerykański sen dla Amerykanów i jak pierwotnie taki amerykański sen wyglądał. Wszystkich nowych widzów zainteresowanych tematem o życiu i studiowaniu w Ameryce zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Bardzo mile widziane też są Wasze polubienia i komentarze oczywiście pod moimi filmami. Także jeżeli coś takiego Was interesuje, to bardzo serdecznie zapraszam, żeby zostać tutaj u mnie na kanale na dłużej. Więc przechodzimy do samego sedna tego filmiku. Będziemy odpowiadać tutaj na pytanie, czy amerykański sen nadal istnieje. Na samym początku musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym naprawdę jest ten American Dream, czyli amerykański sen. Ojcowie, założyciele Ameryki nazwali ten kraj lądem, uwaga, tutaj będzie cytat, lądem równych szans, prawa do życia i do realizacji swojego szczęścia i szczęścia swojej rodziny. Pierwszy raz sformułowanie American Dream było zapisane w dziełach James Truslow Adams, nie wiem za bardzo jak się odmienia amerykańskie imiona i nazwiska po polsku, ale w jego dziełach z roku 1931 można właśnie zobaczyć te pierwsze sformułowania, które odnoszą się do amerykańskiego snu. Według Adamsa, Ameryka miała być krajem wolnym od ograniczeń, krajem bez klas społecznych, w którym każdy może dostać dobrą edukację i poprzez ciężką pracę realizować się w swoim biznesie. W tamtych czasach Ameryka była krajem emigracyjnym, gdzie ludzie z całego świata przybywali szukać polepszenia warunków swojego życia i zagwarantowania lepszej przyszłości dla swoich dzieci. Szanse na wzbogacenie się miał tutaj każdy, nie zwracając uwagi na kulturę, religię, język, no i oczywiście pochodzenie. Taka definicja amerykańskiego snu powstała w 1931 roku. Jak pewnie sami możecie wywnioskować, że cała ta definicja zmieniła się w przeciągu kilku lat. Gdy już znamy książkową definicję, co tak naprawdę znaczy amerykański sen, w tym segmencie filmiku porozmawiamy sobie, co tak naprawdę nam się wydaje, że amerykański sen znaczy. Zazwyczaj ludzie myślą, że po przyjechaniu do Ameryki można tutaj się bardzo szybko wzbogacić, można tutaj bardzo łatwo założyć swój biznes, i w przeciągu 5-10 lat można zostać milionerem. Wydaje mi się, że to jest taka idealna definicja ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Oczywiście ludzie też przyjeżdżają tutaj, żeby polepszyć status swojego życia. Oczywiście to, co niektórzy ludzie będą uważać za swój amerykański sen, może zależeć właśnie od wartości tych ludzi. Musimy też powiedzieć, że Ameryka to bardzo kapitalistyczny kraj i tak naprawdę wszystko opiera się tutaj na pieniądzach. Jeżeli mówimy o edukacji, jeżeli mówimy o biznesie, jeżeli nawet mówimy o relacjach międzyludzkich, wszystko opiera się tutaj na pieniądzach. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ludzie zaczęli formować jakby swoje definicje, co tak naprawdę oznacza amerykański sen. Gdy ja przyjechałam do Ameryki, nie miałam pojęcia o czymś takim, że amerykański sen bazuje na pieniądzach. Ja przyjechałam tutaj studiować, ja przyjechałam tutaj podróżować, ja chciałam jak najwięcej zobaczyć, chciałam nauczyć się języka angielskiego, więc to dla mnie był mój amerykański sen. I nawet pamiętam, dodałam kiedyś zdjęcie z mojej graduation po drugim roku w college'u i dodałam opis właśnie My American Dream, ponieważ wydaje mi się, że ludzie przyjeżdżają teraz, jeżeli właśnie chodzi o te czasy. Zupełnie było inaczej w innych czasach, bo wiadomo, to nie jest ta Ameryka, która była już 50 lat temu. To już nie są te same realia. Ale wracając do tego, co mówiłam, dla każdej osoby Ameryka będzie czymś innym. Nadal wydaje mi się, że Ameryka może być krajem, w którym wasz biznes może się najszybciej rozwinąć i możecie się bardzo szybko wzbogacić, lecz Ameryka jest też to kraj, który wynagradza bardzo ciężką pracę i waszą edukację. Definicja amerykańskiego snu z lat wczesnych 90. mówiła o tym, że każdy ma tutaj równe szanse zatrudnienia. Jeżeli jesteście obywatelem Ameryki, jeżeli macie zieloną kartę albo macie obywatelstwo,
to wydaje mi się, że jest to niemożliwe, żeby tutaj nie znaleźć pracy. Rynek pracy jest tutaj ogromny, lecz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na zwykłej pracy da się wzbogacić, ponieważ gdy mówimy o pracy w McDonaldzie albo w jakimś innym fast foodzie, wiadomo, taką pracę dostaniecie, będziecie mieć swoje czeki miesięczne, tygodniowe, dwutygodniowe, ale czy taka praca spełni wasz American Dream? Więc co tak naprawdę zmieniło się od lat 90. Otóż zmieniło się to, kochani, że w grę zaczęły wchodzić uniwersytety i wyższe wykształcenie. Jest bardzo ciężko dostać dobrze płatną pracę albo pracę z aspiracjami na awans, gdy nie ma się tutaj dobrej edukacji. Więc co jest na przeszkodzie, żeby dostać dobrą edukację? Jak wiecie, edukacja w Ameryce jest bardzo droga. Jeżeli nie ma się żadnego stypendium, trzeba się zadłużyć już na samym początku swojego życia, ponieważ gdy idziemy do koledżu, młodzi ludzie mają zazwyczaj 17-18 lat. Więc na samym początku Ameryka chce, żeby ludzie byli zadłużeni tylko po to, żeby tylko w przyszłości dostać lepszą pracę i żeby przez pół swojego życia spłacać dług z koledżu. Czy dostanie dobrej pracy jest niemożliwe bez żadnej szkoły i bez żadnego koledżu? I czy założenie biznesu jest możliwe bez posiadania jakiegokolwiek ukończonego kierunku? Oczywiście, że tak. Nie chcę tutaj słyszeć w komentarzach, że mi będziecie pisać przykłady osób X i Y, ponieważ wiem, że są ludzie, którzy rezygnują ze swojej edukacji tylko po to, żeby rozwinąć swoje biznesy. I wiem, że takich ludzi jest bardzo dużo. W Ameryce jest chyba najwięcej milionerów na całym świecie. Taka ciekawostka dla was. W Ameryce żyje więcej milionerów niż wszystkich mieszkańców Szwecji, żeby wam tylko to w jakiś sposób zobrazować. Więc jest tutaj bardzo dużo ludzi. Nie możemy tutaj mówić, że wszyscy ci ludzie musieli iść na Harvard, żeby dostać dobrą pracę, żeby dostać dobre wykształcenie i żeby zostać milionerami. Więc o co tak naprawdę chodzi? Czy jednak warto się zadłużyć i szukać rozwiązania w lepszej edukacji, czy może lepiej zacząć jakiś biznes? Ameryka jest to kraj, który wynagrodzi wam ciężką pracę. Ja skończyłam studia licencjackie, będę zaczynać swoje studia magisterskie i wydaje mi się, że na podstawie tych 4 lat, pomimo tego, że miałam średnie, nie małe, tylko średnie doświadczenie pracy, ale po spędzeniu czasu z moimi trenerami, moimi nauczycielami i nawet z moimi szefami, ponieważ miałam małe prace w Ameryce, widzę, że Ameryka i Amerykanie wynagradzają dobrze wykonaną pracę i sumienność. Innymi słowami mówiąc, w Ameryce trzeba nieźle zapieprzać, żeby odnieść sukces. Dlaczego tak jest? Ameryka jest to kraj bardzo konkurencyjny. Jeżeli ty nie będziesz zapieprzać, to będą za tobą inne osoby, które są w stanie zrobić tę pracę 10 razy lepiej niż ty. Więc tak jak mówię, jest tutaj bardzo duża rywalizacja na rynku pracy. Więc trzymając się definicji amerykańskiego snu z 1931 roku, mogę śmiało powiedzieć, że amerykański sen naprawdę umarł, ponieważ te realia naprawdę zmieniły się od tamtych lat. W Ameryce już nie jest tak kolorowo, jak się słyszy od Polaków, którzy wyjechali tutaj 60 lat temu, ponieważ to już nie są te realia. Nie każdy może się wzbogacić w przeciągu 5 lat. Tak jak mówię, edukacja jest tutaj na pierwszym miejscu. Nawet szukając pracy w ogłoszeniach na internecie, bardzo ciężko znaleźć jakąkolwiek pracę, która nie wymaga choćby licencjata. Więc zadam to pytanie jeszcze raz. Czy amerykański sen nadal istnieje? W tym segmencie filmu będę rozmawiała tylko o swoich indywidualnych doświadczeniach i co tak naprawdę mi się wydaje po 4 latach życia w Ameryce. Opierając się na definicji równych szans w Ameryce, powiem wam, że amerykański sen nie istnieje. Ta definicja się zmieniła, natomiast wydaje mi się, że nadal żyjąc w Ameryce można mieć bardzo godne i wysokiej jakości życie. Prawdą też jest to, że na życie na wysokim standardzie niestety trzeba bardzo tutaj dużo pracować. Porównując Amerykę sprzed 50-60 lat temu, nie jest już tak łatwo tutaj rozwinąć swój biznes i nie jest tak łatwo rozwijać się właśnie w swoim zawodzie, gdy jest się imigrantem albo nawet gdy się jest
studentem zagranicy. Będąc tutaj legalnie, ja jestem studentem na wizie oczywiście studenckiej, to miałam już w swoim życiu podczas bycia w Ameryce takie doświadczenia, że mogłoby mi być po prostu dużo łatwiej, gdybym miała tylko zieloną kartę albo amerykańskie obywatelstwo, ponieważ firmy, które rekrutują, bardzo często zadawają pytanie, czy ma się zieloną kartę albo obywatelstwo. Zatrudnienie pracowników bez obywatelstwa jest bardzo drogie dla firm, ponieważ to się zazwyczaj równa ze sponsoringiem, co nie każda firma oczywiście może finansowo sobie na takie coś pozwolić. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, Ameryka jest to kraj, który wynagrodzi Wam ciężką pracę. Tak samo ten kraj Wam wynagrodzi i Amerykanie tak samo Wam to wynagrodzą, ponieważ oni są już trochę nauczeni, że imigranci pracują dużo ciężej niż Amerykanie, ponieważ dla nas jest po prostu tutaj dużo ciężej. Moim zdaniem amerykański sen nadal istnieje. Może odbiega to od zdania innych osób, ponieważ znam ludzi, którzy mogliby tutaj ze mną walczyć i mówić, że to już nie ta sama Ameryka, że do Ameryki się już nie opłaca wyjeżdżać, że to już nie jest tak jak kiedyś. I oczywiście ci ludzie mają rację, Ale co chcę powiedzieć? Wydaje mi się, że ludzie zaczęli tworzyć swoje nowe definicje standardu życia, co tak naprawdę ludzie chcą robić, ponieważ nie wydaje mi się, że ludzie 60-70 lat temu myśleli o takim czymś, o, chciałabym zwiedzać cały świat, tylko oni raczej myśleli o tym, żeby przyjechać do jakiegoś kraju, zarobić pieniądze, wybudować, kupić dom i zagwarantować lepszą przyszłość dla swoich dzieci. Ludzie się zmieniają. Ideologie się zmieniają. Tak samo zmieniła się definicja amerykańskiego snu. Jeżeli mówimy o moim indywidualnym doświadczeniu, to mogę śmiało powiedzieć, że ja żyję swój amerykański sen. Dla innych osób, jeżeli popatrzą na moje życie, to mogą powiedzieć, że wcale tak nie jest, ponieważ jestem tutaj 4. rok, skończyłam studia, Nie zostałam milionerką, nie mam swojego biznesu, ale nadal życie tutaj mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że życie jest tutaj na bardzo dobrym poziomie. Podsumowując ten odcinek. Czy to ta sama Ameryka, jaką mogliśmy spotkać 50-60 lat temu? Na pewno nie. Czy po przyjechaniu do Ameryki i spędzeniu tutaj 5-10 lat można łatwo zostać milionerem? Na pewno nie. Czy amerykański sen nadal istnieje? W tej kwestii można by było tutaj stworzyć debatę. I właśnie taką debatę chcę zobaczyć u mnie w komentarzach, kochani. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Jeżeli myślicie o Ameryce, co Wam przychodzi do głowy? Czy przychodzi Wam do głowy McDonald's i fast foody? Czy przychodzi Wam do głowy kraj możliwości, kraj wzbogacenia się i kraj lepszego życia? Jestem bardzo ciekawa, o czym myślicie, gdy przychodzi Wam do głowy Ameryka. Jednym z lepszych aspektów YouTube'a jest to, że nagrywam te filmy, mogę się dzielić moją opinią z Wami, kochani. Nagrywając to mam 23 lata, to jest mój 4. rok w Ameryce. Jestem bardzo ciekawa, czy moje zdanie zmieni się po kolejnych latach życia tutaj. Wydaje mi się, że jestem młodą osobą, chcę się dzielić z Wami tym, co wiem na ten moment. Z przyjemnością posłucham Waszych opinii. Teraz chciałabym bardzo podziękować swoim patronom, którzy wspierają mój kanał finansowo. Dziękuję Wam bardzo, kochani, bez Was realizacja tutaj na YouTubie i na innych social media nie byłaby realna. Bardzo Wam dziękuję za Wasz trud i za Wasze wsparcie finansowe. Jeżeli Wy, widzowie, jesteście zainteresowani wspieraniem The Amerykanki, to zapraszam Was do linku, który znajdziecie w opisie do tego filmiku. To na wszystko w tym filmiku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.